przypomnimy sobie, ale pierwsze to jest ten, ja panowie chcę, żebyśmy ten mecz wygrali i się do teraz krew k***tuje, jak o tym myślę, jak zagraliśmy ten mecz. Chodzimy z tej szatni po tej krótkiej odprawie i jesteśmy skupieni na tym, co będzie za ile? Za godzinę i 5 minut. Tutaj uważamy szczególnie na te biegi skrzydeł, tak? Jak mamy tutaj koło, czy możemy mieć tutaj koło, to mały tutaj dzisiaj Stefan zapala lampka, że może być bieg skrzydła. Tak samo jak tutaj jest bieg skrzydła, będzie dachu na pełnym rozegraniu, żeby nam nie zrobili tutaj obcinki, hop i gdzieś tam wiadą. Tu mamy zapierdziałać w środku, obchodzić, wypychać, działać w tej trumnie, tak? Oni nie grają nic takiego typu kwidzy, że nas przesuną mocną zmianą, tylko grają po prostu gdzieś tu, hop, zmiana, walnąć od tutaj, hop, przyjąć go. Jeżeli idzie, to mamy iść i zamknąć koło. Dobrze, pan Dzień. Chcę ten mecz wygrać. Żebyśmy wygrali, żebyśmy kolejną kartę historii stworzyli. Dawaj, dawaj! Ustalone, albo nas k***a przejadą, albo pokażemy trochę k***a jaja, bo na razie to k***a jak z dziećmi w piaskownicy z nami k***a. Dawa, mamy grać k***a konsekwentnie. Jeżeli się nie czujesz z wodem, to się zatrzymaj. Zatem tak samo ty szedłeś w ataku, obróciłeś się gdzieś tam, trzymacie go, to wróciłem do faulu, a nie pozbywamy się piły. Jeżeli coś gramy, to gramy do końca. Jeżeli mówimy sobie, że gramy dwójkę otwartą, to gramy. Jeżeli nie mam tempa, zatrzymuję się, podaję do lewej połówki, do prawej połówki, gram konsekwentnie. Konsekwentnie gram to, co mówimy, a nie, że jakieś zaplątasy. Idziemy na gaz, nie jakieś tu pchanie, tylko idziemy na gaz do rzutu. W obronie mamy obchodzić w środku koło, bo nic więcej nie grają. Sorry, że nic więcej powiedziałem. Nie zaskoczyli mnie. Idziemy w kontrę, panowie. Jak jest, to ciągniemy, jak nie, to nie. Trzeba może krzyczeć tak, jak oni krzyczą. Ale trzeba iść i napierdalać w obronie. Oni napierdalają nas i nie ma, że boli. Cieszy mnie, panowie, druga połowa, tak? Że gdzieś tam ta druga połowa wygląda tak, a nie inaczej. Potrafiliśmy zagrać taki, a nie inny mecz. Szkoda pierwszej połowy. Szkoda pierwszej połowy. Gdzieś wiedzieliśmy, że coś tam... Wiem, że wszyscy wiedzą, co grają, ale były takie, moim zdaniem, patelnie, że mogliśmy się z tego bronić. Były patelnie gdzieś tam powtarzane, czy tam to, co mówiłem w przerwie o wyjściu koła i ten... Cieszy to, że druga gdzieś tam połowa była taka, nie tak, że walczyliśmy do końca i to jest dla mnie mega ważne i za to wam się dziękuję gdzieś. No musi pracować jeszcze, żeby po prostu zrobić nową historię pod tytułem wygrana ze swoim Polski. Dzięki panu za dziś. Wadia!